Siemano, witajcie na kanale VIP Games, a dzisiaj zmierzymy się z Piotrkiem w FIFA 21 z tubkami. Będziemy grali w skarpetach, bo się okazało, że mamy bardzo nieobcięte i brudne pazury i przegraną osobę możecie wyzywać w komentarzach. Oto gramy. Nie no, w sumie damy radę, ale... By nie. Gdzie jest to? Ale to po lewo. Lepiej się szykuj, bo będziesz musiał o, się... O kurde, cały... nie, dobra, poczekaj, to nie będzie tak łatwo. Cały mecz bronić. Ja jestem gdzie? Kim się dobrze steruje stopami? Gdzie jest J? Nie mam pojęcia. Ale bo się nie nazywa Juventus chyba teraz, czy już znowu się nazywa Juventus? Nie. Piemonte Carlo. Stój tu. Powodzonka? To oddaj mnie. Popatrz to. Jacku, czeka nas fascynujące spotkanie. Ekscytacji kibiców da się... Wow, co za przydarku? Sam nie mogę się doczekać początku spotkania. Ale piłkarzy się strasznie ciężko będzie. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. No nie! Piłkarzy się nie da przełamać. Widziałeś co ja robię? Ja gram lepiej niż dłońmi. Nie, ale nie bolą już te stopy. Robert Lewandowski. Lewandowski! Co? Jak ja pykam w ogóle? Co się dzieje? Ja ty to serio chciałeś zrobić? Czy ty? No ja! Ja się zmarkowałem strzał chyba, nie? Ej, ty to zrobiłeś... Ej, to była mocna akcja, to była mocna akcja. I wybacz, teraz niestety no, to stópką nie umiem pominąć. Musimy obejrzeć to, nie? Da się, no kliknij. Nie, nie da się, nie da się. Ej, ale nie, no, no mi mam skurcz ogólnie już. No jak ja mam przyłączyć zawodnika, który się przyjdzie? Ej, ty grasz palcami, to jest niemożliwe. Ale dziecisne. Którym jest strzał? Kółkiem, nie? Tak, kółeczkiem, jak najbardziej. Tu się nic nie zmieniło od momentu, gdy się sterowało dłońmi. Czy wciskam? No, to było, ale to było mocne. Ronaldo. Ronaldo strzela! A wiem, gałką prawą można. Ło, co ja kliknąłem? Jak gałką prawą, że naciśniesz? Nieważne. Ja ci powiedziałem, że kółkiem strzelasz. No dobra, prawą gałką zmienię zawodników. Do ogarnięcia, nie? Jest to, tak, no serio, dałoby się grać, tylko po prostu... No wiesz, ludzie jakie piękne obrazy malują. Nie jestem w stanie skontrolować tego, bo one były jakieś synchronizm... No kurna... Co ja robię w ogóle, jaka magia, Magic Wojtek, naprawdę. Ale dłonie się jak pocą od razu, patrzcie to. Aż mi krople po przysiadłoniach pojedzie. Ja może piętami będzie miał. Z tego zaciskiwania. Nie, bo naprawdę, ja mam skurcz, jak nie umiem tak nogi trzymać. Bo to trzeba sobie... Teraz powinni być tacy fizjoterapeuci, tak, którzy tu przybiegają. Brawo na mnie. Brawo. No nie, naprawdę, może ej, piętami jest... No gdzie? Niemożliwe. Piętami gra? Wariat? Teraz mam większą kontrolę, bo te palby... Aj, może? Kurde, może... ale patrzcie, pierwszy strzał, jedna ale pięta, jedna stopa. I to można powiedzieć, że to był naprawdę strzał z piętki. Ale wiesz o co chodzi? Tak chyba naprawdę do tego powinna być stworzona FIFA, nie? To jest piłka nożna w końcu. Tak jak my gramy, to powinno się wręcz tam grać. Ja nie wiem, tą gałką... A powiedz, tłumacz mi, jak ty przyłączysz tą gałką zawodników. No to takie nie jest jednak fajne, jakby się dawało. Przerwa! To jest! Aj! Jestem kontuzjowany trochę, serio. No boli, co? Trzeba zmieniać tak. Nie, no nie da się. Jak już jest jakaś podrokowa sytuacja, to dostaję paniki i stóp. Ale widocznie są na to przygotowani. No normalnie rozgrywasz tą piłkę, człowieku. Kibice gospodarzy gwiżdżą. Oddaj. Daj, czekaj. Nie masz szans w ogóle odebrać. O, to jest jedna szansa. Jakieś niedokładne podanie. Bo... No. Kurde. Precyzja strzału nie jest. Ale przedryblował! No patrz no, ja dobrze strzelam, tylko dobrze, że źle strzelam. No, ale w sensie, tak to dobrze. Już przechodzę twoich zawodników. Nie no, akcja robisz mocno. Ale jakby brakuje wykończenia. No ej, bo się nie bezpieczę. Ja osobiście czuję, że pressing trochę wytworzyłaś. Bo ja doszedłem po prostu do tego, jak cię mijać. Ale jak strzelasz, to nie. Może małym palcem po prostu, żeby był... Może duży palec? Duża moc? Mały palec? Mała moc. Właśnie to te kciuki, to byś można mógł powiedzieć, to są takie podstawowe. Kciuki u nóg. Ja tylko kciukami steruję. Kciuki u nóg. No. A, tak zwany duży palec po polsku.
Aha, bo kciuk to jest tylko u dłoni, tak? No. To co jest? Dobrać. Kciuk? Duży palec. Aha. Ło, jak w ogóle... Ale ogólnie tam palce są niesprecyzowane, co? Dziękuję. Bo tam jest tylko duży palec i mały palec, a te po środku to co? Ten, bo ten masz wskazujący, ten masz środkowy, ten masz serdeczny. W ogóle jakby... Bardzo są mocno pominięte przez... Nomenklatura... polski język, więc powinny się czuć urażone. Ło, co za... Czerwona! 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 Czerwona. Ojej, ojej, ojej. Nie, no może... Obejrzyjmy to. Czy to będzie czerwona, 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 czerwona? Żadny kart... Co jest? I pogadał tylko. No bo wiesz, ja się... On taki podobny do ciebie. Kielini? Kielini. Tak, no ja tak będę wyglądał, bo miał 40 lat. O nie! O nie! No on stoi! Kurwa! Woj... Ole, tam była piłka widziana. Kurde. Widziana była. Ale tam była piłka widziana. No w sensie, że tam chciałem, wiem, że chciałem i tak jak mi doszło tamto, uuu, lewy była bramka. Wiesz, na przykład mogliśmy sobie stąd. Nie! No nie, no masz sobie to... Jest okazja. Bo powiem, że to jest bramka. No ja widziałem ją w bramce. Lewy. Jakby... Bo dla Polski to gra, a dla Niemca to nie strzela. Tak to jest. Wow, wow, skurczę, mam takie już powoli, ja już się robię kontuzjowany. No nie, no jak? No to już musiałem trafić! Ale to się tak zaraz skończy bramką, bo po prostu ja już czuję ale się... Ale to już było bardzo blisko bramki. Tak świeże jak na początku. Wow, i tutaj w ogóle, nie wiedziałem, że jest taka część ciała i dopiero zadałem sobie sprawę, jak ona zaczęła boleć. Dobra, dobra. Jak to mówił Włodzimierz Szarowicz... Biegnij! Ta noga służy mu tylko do wchodzenia do tramwaju, bo nikt się nie ruszył tam, no to więc... Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Kurryśmy pojechali na jakiś tak serio. Stryhardowali i wyskilowali w takim graniu. Tylko po to, żeby pojechać na jakiś turniej kiedyś. Chociaż jedną osobę na tym turnieju rozwalić. I żeby widzieć ich miny, jak nagle kładziesz tego pada. A ręką na przykład kręcisz blanta, nie? Może się zaspokajać seksualnie, nie? Na przykład podczas grania w FIFA czy jakieś... To już w ogóle było chyba dziwne. No nie, no to na turnieju bardzo. Zobacz, będzie... A jakby się rozpraszał przeciwnika, jakbyś, wiesz, siedział obok ksiąga i wyjmujesz se fiuta i zaczynasz walić. On patrzy na ciebie, a temu tam stópkami bum bum bum. To... Ej! To było specjalnie, żeby mnie rozśmieszyć. Bo, ale no, czy nie często miałeś tak, że... Nie. Masz... To jest coś często, no. Ale bym się zwalił, ale też bym się zagrał w FIFA i tak nie wiedziałeś, co wybrać. Hello? Mamy na to rozwiązanie. Ej, patrz. Nie! Nie, no Ronaldo! Dobra, spokojnie, spokojnie, my to ogarniemy. Spokojnie, Ronaldo, C1. No nie, to już hamowa była! Ale ty ja już byłem w bramce, człowieku, to... No, żółtą, okej, przyjmę, bo ja i tak hamować tu nie umiem, więc to się już więcej nie powtórzy. Nie ma szans, kurde. Może jedną stopą? Czekaj. Aj, ale już myślałem, że to biorę ją. Czekaj, poczekaj, poczekaj, to jest jakiś pomysł. Tak, tak, przedłużaj, no. Nie chcę dojść tak do bramki. No taką honorową. Kurna, no nie, no niesamowite. W ogóle nie w tą stronę idę. To jak ja mam wygrać? I z piłką Ramsey. No tak, koniec. Ja nawet nie wiedziałem, że 92, no. Gratuluję. Dobre spotkanie. A nie fauluj. No i kochani, dziękujemy wam bardzo za ten odcinek. Dajcie stópkę do góry, jeżeli podobał wam się tego rodzaju content i... To jakby jest najlepszy moment, żeby zmasakrować Piotrka w komentarzach. Możecie go obrażać, że jest beznadziejny w graniu stópkami i różne tego i typu. I możecie pisać w komentarzach również, czym mamy zagrać kolejny mecz. Kurde, ja boję się czytać te komentarze, co by tam... Ale nie, żeby dało się to po prostu stawić na YouTube. Subskrybujcie ten kanał i zapraszamy też na naszego Twitcha, gdzie regularnie sobie streamujemy. Siemanko! Siema!